Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałem dać kilka uwag na temat aronitu. Otóż aronit jest promiennikiem mineralnym. Używa go się nosząc w kieszeni. To jest akurat odpromiennik osobisty. Ja dodam, że dwa takie odpromienniki nawzajem się znoszą. Jeżeli mamy home office w domu, jeżeli mamy odpromiennik personal, one są położone na tym samym poziomie, na podłodze na przykład, na odległości, na wysokości tej samej, no to wówczas one się odpowiednio znoszą, prawda? Ich promieniowanie się jakby nakłada i one się znoszą. Jeżeli jest różnica 30 cm, jeden odpromiennik jest u góry, drugi na dole, wówczas te odpromienniki negatywnie nie oddziaływują na siebie i można po prostu je w domu mieć. Jeżeli odpromiennik home office posiadamy w domu, jeżeli chcemy mieć to promieniowanie tylko i wyłącznie dla swojego pokoju, a w drugim pokoju mieszka osoba na przykład, która pije alkohol, która po prostu no, nie znosi zbyt dobrze tego promieniowania, ponieważ je mięso, pije alkohol, no to więc ten odpromiennik możemy go po prostu zablokować. Od strony pokoju, gdzie mieszka osoba, która pije alkohol, po prostu oddzielimy, położymy folię aluminiową lub zwykłe lusterko zwrócone w kierunku naszego pokoju. Jeżeli położymy lusterko w stronę pokoju, w którym śpi osoba, która nie chce mieć tego promieniowania, no to wówczas możemy odbić to promieniowanie tym lusterkiem, czy zwykłym nawet aluminium, i promieniowanie będzie tylko w naszym pokoju. Dodam, że ten odpromiennik nie wkłada się do wody. Jeżeli się włoży go do wody, on po prostu namoknie i jego działanie jest po prostu zablokowane. Także nie radzę po prostu wkładać tego odpromiennika do pralki, czy jeżeli nam spadnie gdzieś w łazience do wody, no to po prostu w ten czas jego działanie jest już zablokowane, prawda? Ponieważ nie ma mieć kontaktu z wodą. To jest właśnie ten odpromiennik aronit. Ja dodam, że jest na bazie minerałów. Są to minerały naturalne, nie ma baterii w środku. Nie szkodzi dla osób, które mają rozrusznik serca, nie szkodzi dla osób, które mają jakieś protezy z tytanu w nogach czy w biodrach. On po prostu, jego promieniowanie jest subtelne, jest to promieniowanie przypominające taką bryzę morską. On po prostu daje białe promieniowanie lecznicze. Także osoby, które mają rozruszniki w sercu, osoby, które mają jakieś protezy, znaczy on nie ma jakiegoś oddziaływania na te rzeczy, które są metalowe w naszym organizmie, czy to są rozruszniki elektroniczne, czy to są jakieś protezy. On po prostu cały czas będzie na nas pozytywnie wpływał, uspokajająco, relaksująco. On po prostu na nas będzie cały czas działał. To jest właśnie kilka takich uwag odnośnie odpromiennika, ponieważ dużo ludzi mi się pyta, bo mam, była taka jedna pani, która mi się pytała, że ma odpromiennik domowy, ma odpromiennik osobisty również. Ja jej powiedziałem, że odpromiennik domowy jest na dom, kładzie go się albo pod materacem, albo na podłodze, pod łóżkiem. A ten drugi odpromiennik to na co dzień do pracy, jeżeli idziemy do pracy, do biura, no, pracuję przy komputerze 8 godzin, czy tam nawet więcej, to właśnie ten odpromiennik spowoduje, że nie jesteśmy tak bardzo wykończeni, nie jesteśmy tak zmęczeni tą pracą przy aparatach elektronicznych, które coraz bardziej wchodzą w nasze życie. To właśnie odpromiennik, który spowoduje jakby eliminowanie tych negatywnych energii, eliminowanie tych negatywnych jonów od komputera i od różnych aparatów elektronicznych. To jest właśnie ten odpromiennik, drodzy kochani. Także na linku pod YouTube'em, jeżeli chcecie, możecie znaleźć nasze aukcje. Dziękuję Państwu za uwagę. Serdecznie pozdrawiam tutaj z Grenady i do widzenia.